Witam wszystkich widzów tajemitów. Rozważając istnienie ras kosmicznych, które jak na razie z niewiadomych powodów są zainteresowane Ziemią i ludźmi, należy zwrócić uwagę na informacje o rasach, które są jakby poza kompleksem militarno-przemysłowym. Jak głoszą pewne informacje, 20 lutego 1954 roku delegacja pozaziemskich ras wyglądających na ludzi spotkała się z administracją Eisenhowera. Była to nieudana próba osiągnięcia porozumienia w sprawie NAS i programu broni atomowej. Mówi się, że pozorną przeszkodą było to, że rasy te pozaziemskie nie były skłonne dostarczyć technologii, która miałaby być wykorzystana przez militarno-przemysłowe interesy, które zdominowały administrację Eisenhowera i nadały ton dalszemu pozaziemskiemu dialogowi między ludźmi i rasami przypominającymi ludzi. Jednak badacze tego okresu dochodzą do wniosku, że Ameryka zachłysnęła się posiadaniem broni atomowej, która wzbudzała obawy u pewnych ras kosmicznych, a inne rasy wręcz zachęcały do kontaktu z ludźmi. Kierowała nimi chęć wymiany niby technologii, które zresztą się pojawiły, ale bardziej uważni gracze zauważyli, że chodzi pewnym rasom o ludzi i możliwości przeprowadzania na nich eksperymentów genetycznych. Te rasy widocznie miały do zaoferowania coś, na czym ówczesnemu rządowi zależało. Rasy podobne do nas, ludzi, lecz preferujące rozwój duchowy, a nie jak my fizyczny, z prymem militarnym, wyraziły pryncypialny sprzeciw wobec pomysłu dokoptowania ich do już istniejących, szemranych umów i układów z rasami kompleksu militarno-przemysłowo-pozaziemskiego. Ta druga kategoria ras pozaziemskich jest przede wszystkim ludzka i może łatwo zintegrować się ze społeczeństwem ludzkim w sposób opisany przez Dina i inny, gdzie rasy te mogą być nie do odróżnienia od reszty ludzkości. Rasy te są opisane jako pochodzące z systemów gwiezdnych takich jak Lira, Vega, Plejady, Syriusz, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda i Arcturus. To właśnie te rasy dostarczyły część materiału genetycznego do powstania ludzkości na Ziemi. Według Alexa Colliera to 22 rasy pozaziemskie dostarczyły materiału genetycznego do eksperymentu na ludziach. Między innymi należą do nich rasy reptilian, szaraków i anunaki, opisane w poprzednim odcinku, a także rasy z tej drugiej grupy, które Collier określa jako życzliwe. Collier pisze, że my, jako produkt pozaziemskiej manipulacji genetycznej, jesteśmy posiadaczami ogromnej puli genów składającej się z wielu różnych banków pamięci rasowej, składających się również z co najmniej 22 różnych ras. Ze względu na nasze dziedzictwo genetyczne i ponieważ jesteśmy rasą w sensie bycia duchem zamieszkującym ciało fizyczne, życzliwe rasy pozaziemskie postrzegają nas jako członków rodziny królewskiej. W wyniku tego powiązania genetycznego istoty pozaziemskie w tej grupie spoza kompleksu militarno-gospodarczego najwyraźniej postrzegają ludzkość w sposób podobny do tego, jaki opiekuńczy rodzic postrzega kochane dziecko, chroniąc je w niebezpiecznym środowisku. Dlatego rasy życzliwe dbają o nas i nas strzegą. Wielokrotnie sieć obiegały zdjęcia ciał niebieskich, które przedarły się przez naszą atmosferę, zmierzając do uderzenia w Ziemię. Wszystkie eksplodowały przed zderzeniem, a na zdjęciach widać, jak coś uderza w mknący meteor lub asteroidę i go rozsadza. To właśnie rasy życzliwe są odpowiedzialne za działający jeszcze system obrony ludzi na tej planecie. W żywotnym interesie ras w tej kategorii jest zapewnienie, że ludzkość na świecie rozwija się w odpowiedzialny sposób, bez narażania siebie i większej galaktycznej społeczności, której jest częścią. Istnieją dwie części tej grupy istot pozaziemskich. Pierwszą z nich są istoty pozaziemskie, które w przeszłości zamieszkiwały podziemne siedziby Ziemi i są opisywane jako pozostałości starożytnej cywilizacji ludzkiej, które podążały odrębną ścieżką ewolucyjną, by dotrzeć do ludzkości na powierzchni. Drugi to istoty pozaziemskie, które mają pozaziemskie pochodzenie, ale mają cechy humanoidalne do tego stopnia, że niektóre z nich mogą łatwo mieszać się z resztą ludzkości bez obawy, że zostaną rozpoznane. I tutaj pojawiają się Telosjanie.
Podziemne istoty pozaziemskie opisywane są jako pozostałości po poprzednich cywilizacjach ludzkich na powierzchni Ziemi, takie jak Lemuria i Atlantyda, a zatem są genetycznie spokrewnione z ludzkością. Najsłynniejszy opis jednej z tych starożytnych ras znajduje się w opublikowanym pośmiertnie dzienniku admirała Byrda, który opisuje tajną wyprawę na biegun północny, gdzie został zabrany do podziemnego świata, w którym żyła zaawansowana cywilizacja o nordyckich cechach fizycznych. Pokazano mu niektóre z cudownych technologii tego społeczeństwa, a także spotkał przywódcę tej zaawansowanej podziemnej rasy, który, jak pisze w dzienniku, powiedział: pozwoliliśmy ci tu wejść, ponieważ masz szlachetny charakter i jesteś dobrze znany na powierzchni świata, admirale. Jesteś w domenie Arianni, wewnętrznego świata Ziemi. Admirale, powiem ci, dlaczego zostałeś tu wezwany. Nasze zainteresowanie zaczęło się słusznie tuż po tym, jak wasza rasa doprowadziła do eksplozji pierwszej bomby atomowej nad Hiroshimą i Nagasaki w Japonii. W tym niepokojącym momencie wysłaliśmy nasze latające maszyny, Flugelrats, do waszego świata na powierzchni, aby zbadać, co zrobiła wasza rasa. Widzicie, nigdy wcześniej nie ingerowaliśmy w wojny waszej rasy i barbarzyństwo, ale teraz musimy to zrobić, ponieważ nauczyliście się manipulować pewną mocą, która nie jest przeznaczona dla człowieka, a mianowicie energią atomową. Nasi emisariusze już dostarczyli wiadomości przywódcom waszego świata, a oni jednak nas nie słuchają. Teraz zostałeś wybrany, aby być tutaj świadkiem, że nasz świat istnieje. Widzisz, nasza kultura i nauka są o wiele tysięcy lat przed twoją rasą, admirale. Chociaż nadal istnieją kontrowersje co do prawdziwości dzienników admirała Byrda, istnieje szereg doniesień o spotkaniach z przedstawicielami zaawansowanej podziemnej rasy ludzkiej. Uważa się, że duże podziemne miasto o nazwie Telos leży poniżej Mount Shasta w Kalifornii i zostało ono opisane przez osoby, które albo fizycznie przybyły do tego miasta i były świadkami jego istnienia, albo te, które twierdzą, że komunikowały się telepatycznie z mieszkańcami tego miasta. Wybitny badacz UFO William Hamilton twierdzi, że spotkał przedstawicieli Telos, którzy opisali mu zaawansowaną technologię i strukturę Telos oraz ich związek z dawną cywilizacją Lemurii. Hamilton opisał Telosjankę, Bonnie i jej rodzinę w następujący sposób. Bonnie, jej matka Ranamu, jej ojciec Ramu, jej siostra Judy i jej kuzyni Lorae i Matox. Żyją i poruszają się w naszym społeczeństwie swobodnie, często wracając do Telos w celu odpoczynku i regeneracji sił. Bonnie opowiada, że jej ludzie używają ciężkich maszyn do wiercenia tuneli w ziemi. Te maszyny podgrzewają skałę do żarzenia, a następnie zostaje ona zeszklona. W ten sposób eliminując potrzebę stosowania belek i podpór. Tunel tranzytowy z rurami służy do łączenia miast, które istnieją w różnych podziemnych regionach naszej półkuli. Pociągi rurowe są napędzane impulsami elektromagnetycznymi do prędkości powyżej 4000 km na godzinę. Jedna rura łączy się z jednym z ich miast w dżungli Mato Grosso w Brazylii. Uprawiają żywność hydroponicznie w pełnym oświetleniu, a ich ogrody są obsługiwane przez automaty. Żywność i zasoby Telos są rozprowadzane w dużych ilościach dla 1,5 miliona populacji, która rozwija się w gospodarce bez pieniędzy, gdyż pieniądz jest atrybutem niższych ras. Według Deni Robbins, która twierdzi, że telepatycznie komunikowała się z Telosjanami, są oni pozostałościami starożytnej Lemurii, która uczyniła z Mount Shasta swój dom po zniszczeniu ich kontynentu. Mount Shasta, pierwotnie licząca 15 tysięcy lemuriańska pozostałość tej rasy, najwyraźniej rozkwitła w podziemnych jaskiniach Mount Shasta i rozrosła się do 1,5 miliona istot, gdzie technologie psychotroniczne obejmujące kryształy i wysoko rozwinięte zdolności umysłowe Telosjan są wykorzystywane do utrzymywania niewiarygodnie zaawansowanego społeczeństwa, które oddziałuje z istotami pozaziemskimi z wielu systemów gwiezdnych.
Mówi się, że Telosjanie specjalizują się w utrzymywaniu ludzkiej długowieczności oraz integracji harmonijnych technologii i systemów wierzeń dla ludzi opartych na powierzchni. Telosjanie i inne podziemne istoty pozaziemskie starają się ograniczyć najbardziej szkodliwe aspekty porozumień technologicznych między ludźmi i istotami pozaziemskimi, jednocześnie pomagając w ewolucyjnym wzroście ludzkiej świadomości. Można wywnioskować, że główne działania Telosjan polegają na pomocy powierzchniowej ludzkości, poznawaniu starożytnej historii Ziemi, przywracaniu ludzkiej długowieczności, zmianie niezdrowych systemów wierzeń i ochronie środowiska. Globalne rozwiązania dostarczane przez Telosjan obejmują ochronę środowiska, promowanie różnorodności biologicznej, przywrócenie ludzkiego zdrowia i długowieczności oraz odzyskiwanie utraconej wiedzy historycznej. Twierdzono, że istoty wyglądające na pozaziemskie dostarczyły część materiału genetycznego do ewolucji człowieka i że wiele z tych istot pozaziemskich pozwoliło niektórym z ich personelu inkarnować się jako nasiona gwiazd na Ziemi w rodzinach ludzkich. Te nasiona gwiazd, gwiezdne dzieci lub gwiezdni ludzie są opisywani przez Brada i Francisa Strangera jako jednostki, których dusze zostały formalnie wcielone na światach innych systemów gwiezdnych, a następnie udały się na Ziemię i zdecydowały się inkarnować tutaj, aby przyspieszyć ewolucyjny rozwój ludzkości. Większość ludzkości uważa tę grupę istot pozaziemskich za życzliwą, jak opisali to kontaktowcy tacy jak George Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Tassel i Howard Menger, Paul Villa, Billy Meyer i Alex Collier, z których każdy wyjaśnia naturę swojej dobrowolnej interakcji z tymi istotami pozaziemskimi wyglądającymi jak ludzie. Osoby, z którymi się kontaktują, często dostarczają fizyczne dowody w postaci zdjęć, filmów lub świadków swoich kontaktów z rasami pozaziemskimi. Najobszerniej udokumentowanym i przebadanym kontaktem jest Edward Billy Meyer, który dostarczył badaczom wiele fizycznych dowodów. Wydaje się, że te pozaziemskie rasy mają różne specjalizacje w wyniku unikalnych historii i migracji planet, galaktycznych wstrząsów i konfliktów. Warto zbadać główne działania każdej z tych ras, aby zrozumieć, w jaki sposób obecnie wchodzą w interakcję z ludzkością lub w jaki sposób mogą lepiej współdziałać z ludzkością, aby rozwiązać globalne problemy. Dyskusję o rasach pozaziemskich i ich głównych działaniach należy też skupić na Układzie Gwiezdnym, który został opisany jako źródło rozprzestrzeniania się ludzkiej cywilizacji w galaktyce Mlecznej Drogi, konstelacji Liry. Jednym z pierwszych kontaktowców, który opisał Lirę, był Billy Meyer, który wzbudził duże zainteresowanie opinii publicznej w wyniku jego rzekomych wizyt Plejadian w latach 1975-1986. Meyer poparł te wizyty materialnymi dowodami, które nadal wprawiają w zakłopotanie sceptyków przeciwnych twierdzeniom Meyera. Wszechstronne dochodzenia przeprowadzone przez wiele osób i organizacji wykazały, że dowody Meyera nie zostały sfabrykowane i dlatego stanowiły znaczące poparcie dla jego zeznań o kontaktach z pozaziemskimi istotami. Ze względu na ilość fizycznych dowodów, które dostarczył przez lata Meyer, zyskał wielką wiarygodność, a konsekwencja i spójność jego zeznań sugeruje, że jest on rzeczywiście ważnym rzecznikiem rasy pozaziemskiej. Meyer otrzymał od swoich Plejadian kontakt z systemu gwiezdnego Liry i jej ludzkich mieszkańców. Plejadyjczycy szwajcarscy opisali swoje starożytne pochodzenie, a tym samym nasze jako pochodzące przed Plejadianami z odległego Układu Słonecznego w grupie gwiazd w pobliżu tego, co teraz znamy jako mgławica pierścień Liry, od której ich nazwaliśmy Liryjczykami w taki sam sposób, w jaki odnosimy się do ludzi z tego, co nazywamy Plejadami. Ci wcześni Lirianie podczas swoich licznych migracji, w swoich wielkich kosmicznych arkach, udali się do wielu innych systemów gwiezdnych i znaleźli odpowiednie miejsca do zamieszkania. Zakładali kolonie, które rozkwitały i ostatecznie wypuszczały w kosmos własnych kosmicznych podróżników.
Meyer dalej donosił o fizycznym kontakcie ze statkiem Lirian w 1977 roku, kiedy Lirianie opisali swój świat i inne systemy gwiezdne, z którymi współpracowali. Alex Collier opisuje początek cywilizacji Lirian, ujawniony mu przez istoty pozaziemskie z Andromedy w ten sposób. Opierając się na wieku Słońc i planet w naszej galaktyce, zdecydowano, że ludzka forma życia ma powstać w systemie Lirian. Rasa ludzka żyła tam około 40 milionów lat, ewoluując. Orientacja rasy ludzkiej w Lirze miała charakter rolniczy. Najwyraźniej byliśmy bardzo bogaci i dostatni i żyliśmy w pokoju. Lirianie mają cechy nordyckie i prawdopodobnie są Elohimami, opisywanymi w tradycjach religijnych zarówno na Ziemi, jak i w całej galaktyce. Ze względu na rolę Lirian w genezie ludzkiej obecności w galaktyce, można w zrozumiały sposób argumentować, że Lirianie mają najbardziej szczegółowe zrozumienie pochodzenia człowieka i galaktycznej historii. Można ich określić jako galaktycznych historyków gatunku ludzkiego. Można wnioskować, że Lirianie pomagają w rozpowszechnianiu prawdy o ewolucji ras ludzkich w galaktyce i mają głębokie zrozumienie galaktycznej kultury ludzkiej i ludzkiego ducha. Lirianie zostali dalej opisani w następujący sposób. Ci z Lir są podobni do początków i starożytnych historii. Przydałoby się więc wam zrozumienie przeszłości, aby ją przekształcić. Kiedy zrozumiesz swoją przeszłość i swoje pochodzenie, możesz w świadomości wrócić, wzorować się na wzorach, zdejmować warstwy cebuli i odnajdywać swoją prawdziwą naturę. Byliby doskonałymi przewodnikami w tym procesie, w tym psychologicznym procesie ludzkości, w zrozumieniu jej motywacji i historii oraz tego, jak to się stało. Podsumowując, główne działanie Lirian to upowszechnianie wyjątkowej historii rasy ludzkiej w galaktyce i pomoc w zrozumieniu ludzkich motywacji i potencjału. Globalne rozwiązania oferowane przez Lirian obejmują dokładnie informacje o historii ludzkości, zrozumienie historii galaktyki, odkrycie ludzkiej istoty, dyplomację i rozwiązywanie konfliktów oraz edukację globalną.